23 czerwca. Wczoraj załadunek pszenicy po raz kolejny, dwie czternastki. Ostatnio z ciekawości było 27300. No i tak nasypane, nie na chama. Dzisiaj na pewno jest mniej, bo tak została i tak gdzieś około jedna przyczepa, niecała w zbiorniku, więc nie usypywałem, nie starałem się, bo i tak trzeba by je to wybrać na jedną sztukę i zawieźć jeszcze. No i co, robi się paradoks. Ceny na żniwa, no jak zwykle, lecą w dół. Tak, zajęćmień jeszcze 3 tygodnie temu, cena z dowozem do pobliskiego punktu zajęćmień o zimę wynosiła 1600, nawet 20-30 zł. Tak dzisiaj, nawet to chyba już nie jest 1400. Rzepak chyba 2900, wczoraj brat dostał cenę. Kpina jedna wielka, także o, nie damy się. Będziemy chomikować, trzymać ile się da. Nie ma, że boli, bo sami widzicie jak to jest. Chcą po prostu wydoić wszystkich i mają gdzieś rolnika, a potem konsumenci mówią, że żywność jest droga, bo rolnicy chcą tylko więcej i więcej. Jakby to od rolnika zależało, czy on drogo sprzeda, czy po ile. Nie ma reguły. Tutaj rynek rządzi się swoimi prawami. Pierw było drogo, teraz będzie trochę taniej. A w sklepie co myślicie, że stanieje? Cały czas będzie drogo, będzie drożyzna i będzie jeszcze tylko drożej. Teraz tych mniejszych albo potrzebujących gotówkę wydoją. Nawozy do góry. Także no, jak ktoś mówi, że żyć nie umiera, to ja wam powiem wam tak, w komentarzu napisałem ostatnio gościowi: kupuj ziemię i zacznij zarabiać, zobaczymy ile ci zostanie. Także taki przekaz z mojej strony. To się fajnie z boku patrzy, a jeżeli wchodzi się na konta, to tak już nie wygląda, bo mówią, że albo dużo przetrzymaliście, tak, ale dużo jest kosztów zrobionych po już tych wzrostach inflacyjnych, także no, kto nie ma pojęcia, to nie zrozumie. I nie jest tego, chyba że są osoby, które przetrzymały wszystko, tak, jak wspominałem ostatnio, i nawozy, środki, paliwo nakupiły sobie na cały rok po starych kosztach, to jest ok. Tamten rok zarobiliśmy, bo przetrzymaliśmy, ale nakłady już tegoroczne po prostu zabrały zysk z roku 2021. Oto taka sytuacja. O, miejscami tutaj gdzie zieleńszy rzepak, to się troszkę przechyla. No zobaczymy, ładnie coś tu wygląda. A co to będzie leciało? To ja wam nic nie powiem. No i dzisiaj jak wrócę z młyna, będę mył header. Muszę odczepić, jeszcze raz wszystko włączyć, a kombajn zostawię sobie na poniedziałek, bo dzisiaj jest sobota, a niedziela wolna. Także Szoko z młyna już wrócił. No i dzisiaj nie będę mył kombajnu. Jest sobota, umyję sam header dokładnie. Raz wodą, potem jakąś pianę rzucimy w niego, albo delikatną taką chemię. No dzisiaj jest gorąco, więc to trzeba będzie wszystko rozcieńczać. Podejrzewam, że 1 do 100 te wszystkie chemikalia, żeby po prostu nie wgryzały nam się w lakier. No i tutaj będzie gruba piłka, zobaczcie. Widzicie? To jeszcze jest konserwacja z jak on płynął sobie z Ameryki. Jest obdmuchane, nie ma żadnego pyłu, jest po prostu ten przyległy tego tawotu, oleju, ten cały właśnie jak to się nazywa? Kurde. No. Nie wiem, żeby podczas płynięcia ta sól go nie zeżarła. Jeszcze wejdziemy sobie na górę sprawdzić ten olej, jak chłopaki z serwisu wymieniali, jaki on ma stan, był odpalany już. Także jakąś szmatkę mamy tu, jakąś mamy. Weszło 25 litrów oleju do silnika. Wtedy pamiętam, miał chyba między 3/4 a pół stanu. Także zaraz zobaczymy sobie na bagnecie, co on tu ma na tym silniku.
Teraz ile mu nadali chłopy? No ma idealnie pełny stan praktycznie, ale wyczyliśmy i włóżmy ponownie. Pyk, pyk. No tu jest olej, czyli można powiedzieć takie 3/4, prawie pełny stan, wzorowy stan, jeżeli chodzi o olej w silniku. No i tutaj cały kombaj trzeba będzie myć, ale na kombaj przeznaczam cały poniedziałek. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kosiłby, dmuchał, ale jeżeli go umyjemy, nawet jak on zmoknie, to i tak ta obsługa codzienna, czyli ranne dmuchanie, będzie po prostu przyjemniejsze, szybsze. Lepiej ten pył całodniowy będzie się zwiewał. No i dobra, jesteśmy już w centrum dowodzenia byczka. Ciekawe, czy tam korzmiki przejadę. No i dobra, podjeżdżamy pod stodołę, tam myjkę sobie wyciągnąłem. No wiadomo, przydałaby się bardzo myjka na gorącą wodę, ale myślę, że już na tą jesień takiego nabytku się dorobimy, no bo jak nie chcę kupować myjki za tam jakieś 8-12 tysięcy, jak patrzyłem, taka porządna myjka na gorącą wodę, to ona się waha od 20 do 30 tysięcy, także coś trzeba kupić naprawdę już porządnego. Hamulec. Jedziemy. Jeszcze będę musiał włączyć go przed myciem, czy wszystko działa. Także ja idę, pootwieram dzioby sobie i widzimy się, jak będę załączał. Wszystko mamy. Dobra. I załączamy. Trzeba otworzyć zbiornik. Do tego dziadostwa. Otwiera się. Otwiera się. Teoretycznie mogę włączyć kombajn bez otwierania z zbiornika, bo on teraz tu się łączy, jak się rozkłada, chyba załącza się na przekładni, ale już do koszenia niestety nie możemy kosić z zamkniętym zbiornikiem, musi być po prostu otwarty. Otwarty. No i dobra. Włączamy rotor. O i headerek. Let's go.
zbioru wykryty pojazd nie rejestruje. Sprawdzić wejścia systemowe. No właśnie, muszę sobie zrobić zdjęcie. I nie wiem, czy on dlatego, że nie widzi zboża. Że wszystko działa, możemy wyłączyć. Podjeżdżamy i będziemy zaraz mieć headerek. A więc tak, najważniejsze jest to, że wszystko działa przed myciem. Jeżeli lub po myciu coś nie będzie działać, to będzie wiadomo, że gdzieś jakieś czujniki, wtyczki okablowania, dostała się woda i gdzieś trzeba będzie szukać przyczyny od wody, ale nie sądzę, jest ciepło, wszystko będzie zaraz parowało, także bierzemy się za mycie. A więc dobra, header mamy już osadzony, umyty. Tak o, nie stosowałem żadnej chemii, z tego względu, że naprawdę, ale to bardzo jest dzisiaj gorąco. Nie wiem, jak ta chemia mogłaby zareagować. Co tutaj? Źle siadł, gad. A nie usiadł. A raz sobie zaradzimy temu. Może kilka podskoków wystarczy. Bo to nie aktywia. To nie header w Maseju. Ale może. Jednak siadł. Także tak to wygląda, umyty samą wodą. Tutaj te plastiki, widzicie co się z nich dzieje? Wchodzi woda. Tutaj, jak zanim to umyłem, były takie czarne nakropkowania, teraz jest białe. Trzeba będzie to wszystko wypastować. Skręcamy. Bo header już jest przesmarowany. I po prostu będzie czekał na wyjazd już w pole. Chowamy tam koło Magnuma. Kombajnem też wjeżdżam. I jadę do rodzinki, do szpitala. Także kombajn będę mył dopiero w poniedziałek. Ma coś padać w poniedziałek, czyli prawdopodobnie będzie chłodno. No i wtedy kombajn. No, kombajn muszę umyć jakąś chemią, jakąś pianą aktywną, bo ma pełno tego takiego nalotu i samą wodą, no po prostu go nie umyję. Header nie jest konserwowany, był tylko okurzony, więc nic nie modzę, wszystko jest elegancko. Także pójdziemy Magnumem wyjechać. No i dobra, wchodzimy do Olbrzyma. Musimy wyjechać, bo tutaj pod ścianę chcemy header podstawić z wózkiem. Także wyjeżdżamy bykiem.
Ale fajnie klima chodzi w tych nowych maszynach, masakra. No i dobra, Magnum też jest do mycia. No ale czekaj, gdzie? Nikodem jeździł na wiosnę, to niech Nikodem umyje. On więcej jeździł. Header, no ładnie, umyty. Tutaj tylko ten plastik. No to jest taki urok właśnie plastiku. On będzie płowiał. Tu jak łan idzie, wyciera się. No i są takie właśnie, jakie są. Pasta tempo pójdzie w ruch. No ale to wiadomo. Tak czy siak kiedyś i tak wejdzie do odmalowania. A tutaj, gdzie jest metal i farba, to ładnie wygląda. Także wjeżdżamy aksjalem i w poniedziałek mycie. I jesteśmy gotowi do żniw. Brat chyba też skończył fendę, chyba że tam jeszcze musi coś tam porobić, ale ogólnie chyba wszystko ma już porobione. No i dobra, wstawiamy grzmota. Tutaj po myciu coś czujnik odgardzieli wysokości. O. Gdzieś tu woda się dostała i wariuje. O. Zobaczymy, bo nie pokazuje wysokości. O, 28 wysokość centymetrów, a mamy już na 140 podniesione. Właśnie to jest woda, dlatego ja nie cierpię myć maszyn. O, zacznie się. Ciekawe jaka pogoda będzie, każdy rok jest inny. My tak wjedziemy. Chcę przodem wjechać, żeby później łatwiej było mi wyjechać. Znaczy się teraz wjechać, bo nikogo nie ma, żeby popatrzeć, więc lepiej wjechać sobie przodem. Nie modzić samemu. Rodzice pojechali z siostrą do Bartusia właśnie jakąś godzinę temu. No i zaraz ja jadę, się wymienimy. Zbiornik zamknięty na pewno. Powiem wam tak, mam takie zboczenie, że zazwyczaj odkąd wjeżdżam do garażu, wychodzę i patrzę, czy wszystko jest pozamykane. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do następnych odcinków.